mój pierwszy, można powiedzieć, silniejszy kontakt z twórczością Adama Zagajewskiego to był Tomichaj do Lwowa, który wtedy nie był, był kserowany. Był podawany w taki sposób, że ja go dostałem od pewnego całkiem znanego poety z Wielkopolski, który miał to z aneksu londyńskiego. To był chyba aneks, dobrze pamiętam. I miałem to w wersji skserowanej. W 80, bodaj 7 czy 8 roku to dostałem, tuż po wydaniu tego w Londynie. I to było dla mnie wielkie odkrycie, bo wcześniej kojarzyłem pańską poezję z czymś zupełnie innym. Też ta poezja mi się podobała, ale ona była zupełnie inna. I cały czas chcę zadać panu pytanie, czy pan do tego Lwowa jednak pojechał, a jak pan pojechał, to co pan tam zobaczył? Ja pojechałem do Lwowa dużo wcześniej. Miałem 24 lata, kiedy byłem pierwszy raz we Lwowie. A czy to była podróż sentymentalna do miasta rodziców? No tak, każdy mój wyjazd do Lwowa jest sentymentalny, bo to jest, tylko że ja nie mogę tam zbyt długo mieszkać, bo ja właściwie mam w pamięci czy w wyobraźni miasto, którego nie ma. Miasto z opowiadań moich rodziców, mojego dziadka właśnie. I to jest, ja lubię przebywać w wyobraźni w tym mieście, a Lwów obecny jest zupełnie inny. Także ja po 5 dniach muszę już wracać, bo ta napór rzeczywistości. No tak jak właściwie puentuje pan swoją opowieść o Lwowie, którego nie ma, który pan sobie wyobraża, słowami Lwów jest wszędzie. No w tym wierszu tak. Herbert na przykład mówił mi, że on za nic w świecie by nie pojechał do Lwowa. Pokolenie moich rodziców. Swojego rodzinnego miasta. Tak, no Herbert się urodził we Lwowie i bardzo kochał. To było naprawdę jego miasto. Pana opisał to w wierszach doskonale. Niecierpliwi w tych esejach, że znajomi przywożą panu pamiątki ze Lwowa. Już mam za dużo. Już pan tego za dużo ma. Tak się czasami zastanawiam, czy mieszkając w Krakowie nie wpada się w taką pułapkę życia z przeszłością. Bo tutaj na każdym rogu jest ważny, dopada przeszłość. Jakiś pomnik, jakiś piękny kościół. A tu mieszkała Wisława Szymborska. Pan też miał ważne z nią spotkania. Czy to człowieka tak jakoś, nie wiem, nie przytłacza w nostalgię pewną? Nie, zupełnie nie, bo jest też Kraków nowoczesny, Kraków, znaczy w sensie architektonicznym niewiele, ale na przykład teraz jesteśmy w miejscu ładnym i nowoczesnym. Ale to jest w ogóle polska specyfika. W Warszawie z kolei są te tablice poświęcone rozstrzelanym, prawda? To właściwie Warszawa jest miastem duchów. W pewnym sensie te tablice, na mnie te tablice jakoś bardziej działają niż to. Gdziekolwiek się pójdzie w Warszawie, tutaj rozstrzelano 50 osób, to jest straszne. Zamordowano miasto. Czyli tutaj bardziej jakby ta przeszłość dalej jest pana teraźniejszością. Te osoby odeszły, ale pan z nimi nadal w zasadzie rozmawia. To taka przeszłość artystyczna, kulturalna lepiej się jakby, czy łatwiej się wtapia we współczesność niż ta wielka martyrologia Warszawy. Znaczy ja, broń Boże, nie mam nic przeciwko, podziwiam heroizm Warszawy i bardzo mnie to, wciąż mnie wzruszają te tablice, jak jestem w Warszawie. Pan bywa też sędzią młodych poetów. Na pewno śledzi pan, choćby dlatego, że jest pan nauczycielem, profesorem, dokonania młodych ludzi. To już jest pokolenie, nie wiem, Tadeusza Dąbrowskiego, chociażby poetów piszących. To już średnie pokolenie, można powiedzieć. Poetów ery Facebooka. I zastanawiam się, co się zmieniło od czasów Nowej Fali, od kiedy poeci łączyli się w grupy. Chociażby właśnie grupa Nowej Fali, Stanisław Barańczak, Krynicki. A teraz, czy to są poeci w sieci? Jak to jest z tymi młodymi poetami? No są. Ja nie spędzam aż tyle czasu w sieci, że nie wyławiam tych, ale ja myślę, że jest nawet pewna analogia z Nową Falą, bo Nowa Fala była bardzo taka trzeźwa, realistyczna. I myślę, że ci młodzi poeci dzisiaj też lubią portretować konkret moment historyczny, w jakim nie nazywają tego momentem historycznym, ale swoje miasto, nie chcą być sentymentalni, nie chcą być wzniośli, tylko chcą być tacy właśnie bardzo realistyczni, co mi się zresztą dosyć podoba, jako punkt wyjścia, bo to to może prowadzić do różnych innych rzeczy. Także właściwie, znaczy oczywiście oni są inni, ale są pewne analogie właśnie przez ten konkret. Ja chciałem właśnie wrócić do tych pańskich nowofalowych początków, bo z jednej strony ja to czuję, nie mam na to jakichś żywych dowodów w pańskich tekstach, ale czuję, że dla pana Wyspiański był bardzo ważnym autorem,
przez Kraków jakby, przez to, że właściwie on unieśmiertelnił ten Kraków, którego nie ma, nie było i nigdy nie będzie, tak? Że tutaj na Wawelu tak naprawdę można powiedzieć te antyczne bóstwa usadził. Ale te pańskie początki nowofalowe to są oczywiście na antypodach tej poetyki Wyspiańskiego. Jak pański stosunek do Wyspiańskiego ewoluował przez ten czas? Wie pan, to muszę pana rozczarować, ale zwłaszcza kiedy byłem młody, to Wyspiański nie przemawiał do mnie w ogóle. Znaczy, przemawiał do mnie jako figura taka napół mityczna, jako ktoś, kto młodo umarł, kto był wszechstronny, bo był i malarzem, i dramaturgiem, i poetą, i wizjonerem. Był wizjonerem. On właściwie ukształtował coś w Krakowie. Nie bezpośrednio, nie zbudował Wawelu, bo Wawel już był, ale nadał, jakby pchnął ten wiek XX. On żył na samym, jak wiemy, umarł na początku XX wieku. Wesele zawsze mi się bardzo podobało, ale no, nigdy nie byłem pod jakimkolwiek wpływem Wyspiańskiego. Do tej pory mam trochę problem z językiem poetyckim Wyspiańskiego, który jest... Ale jednocześnie pan bardzo chwali ten wiersz Wyspiańskiego z Jamy, tego fragment, który jest śpiewany w Jamie Michalikowej w tym filmie Magdy Piekosz, Widok Krakowa. No, dla mnie to jest bardzo piękny moment, tak, i to jest słowa Wyspiańskiego też. Dość tak. Surowo się pan obchodzi też z Witkiewiczem, z Witkacem w pańskich esejach, z jego fotografiami. Chyba pana trochę jego ta błazenada, nie wiem, rozsierdza? Także nie ma pan takiego bałwochwalczego stosunku do wszystkich twórców tutaj z tego miejsca. Ale to nie, no ja jednak bardzo podziwiam Witkacego, a jednocześnie no to są tacy giganci, którym spod nogawek wystają wstążki od kalesonu. Jest wyczuwa to, co Iżykowski nazwał garderobą duszy, że Witkacy miał może taką nie do końca najczystszą garderobę duszy, że tam są jakieś sekrety, jakieś... Też, no nie, to są już takie brzydkie rzeczy, ale on chyba do dentysty nie za bardzo... Ja nie chcę przypominać jak Amerykanin, że trzeba koniecznie mieć... Białe zęby, wybielone. Tak, sam nie mam, więc nie mogę tego żądać od innych, ale no jednocześnie Witkacy są rzeczy, które uwielbiam Witkacy, które podziwiam jego... Taki program maksymalistyczny, właśnie ta obrona uczuć metafizycznych, obrona literatury. Fotografie czy ogóle... świetne, autoportrety. Też, tak, ale w ogóle no, to był ktoś z wielkim programem filozoficznym, broniący wielkiego życia duchowego, powiedziałbym. A teraz są widzący liche perspektywy, otwierające się przed tym nowoczesnym społeczeństwem. No jego tragiczny los, tak, ten koniec tragiczny, jego sekret rewolucji październikowej, którą on widział z bliska i nosił sobie ten sekret, bo nikomu zdaje się nie opowiadał o tym, czego doznał w czasie rewolucji. Na koniec chciałam się zapytać o taką tajemnicę. Z jednej strony dzisiaj wszyscy narzekają, że nie mają na nic czasu, że jesteśmy w jakimś wyścigu szczurów, nie mamy czasu na czytanie, a z drugiej strony na liście bestsellerów często obserwujemy triumfujące grube powieści, prawda? Teraz na przykład Jamę Cabré, 700 stron, powieść Wyznaję. Czy doczekamy się kiedyś powieści Adama Zagajewskiego, czy pan zdecydowanie nie napisze powieści? Nie, boję się, że nie. No. Napisałem trzy bodajże powieści, kiedy byłem bardzo młody. I no jednak, co prawda, mam czytelników, którzy do tej pory piszą mi, rzadko, ale piszą, że lubią moją pierwszą powieść, czyli Ciepło, zimno. Ale nie pan tłumaczy się, dlaczego nie pisuje powieści, bo tu w Krakowie panu nie powierzają sekretów. Bo mi nie tak? mówią plotek, tak. Uważają, że jestem jakoś ponad te plotki. Nikt mi nie opowiada sekretów towarzyskich. Ale to nie jest jedyny powód. No, jednak każdy z nas ma jakiś na ogół jeden talent. Ja myślę, że mój jest bardziej do pisania wierszy niż do pisania powieści.